Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Cześć, właśnie minęła godzina 19. Przed wami przystanek Kraków, a witają was Oskar Iwaszko i Rafał Gorlicki. Witam bardzo serdecznie. Dowiecie się o coraz bardziej widocznym trendzie w społeczeństwie. Mowa tu właśnie o friganizmie. Zostańcie z nami. Gwarantujemy wam, że na pewno nie będzie to zmarnowany czas. Czym tak naprawdę jest friganizm? To znaczy dla mnie na pewno jest pewną formą jakiejś aktywności, tak ogólnie mówiąc. Jest formą takiej aktywności trochę jako takie niby hobby, czyli robienie po prostu czegoś w wolnym czasie, interesowanie się tym, no ale też jest trochę takim aktywizmem, w stylu trochę robienie dobrych uczynków i też jest z drugiej strony, jeszcze z innej strony jest ruchem, czyli po prostu jakbyś sobie wpisał w Wikipedię, no to wyskoczy ci, że freeguizm to jest ruch, który polega na zmniejszeniu, ograniczeniu konsumpcjonizmu, konsumpcji generalnie. Jak to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł na ten freeganizm u ciebie? No u mnie zaczęło się, jak chyba od wielu osób w tym kraju, bo jest taka dziewczyna, która na Instagramie ma nick freegańsko, jest bardzo, bardzo popularna i myślę, że bardzo dużo osób jakby zaczęło przez obserwację tego profilu na Instagramie. No u mnie to się zaczęło już dobrych kilka miesięcy temu, jeszcze przed tym takim największym boomem na freeganizm i właśnie przez to, że Monika z Frygańsko, jakieś tak gdzieś tam mieliśmy jakichś wspólnych znajomych czy coś, zobaczyłem właśnie, że jest dziewczyna, która wrzuca zdjęcia olbrzymiej jakiejś tam masy jedzenia, po prostu całych stołów zawalonych jedzeniem, które jest ze śmietnika i jest w dobrym stanie i jest uratowane z tego śmietnika przez nią. Więc tak się u mnie zaczęło i zaczęło się też od grupki na Facebooku. Gdzieś tam się zapisałem, że tak powiem, znalazłem ludzi i wyszedłem z tymi ludźmi na pierwszego i później oczywiście drugiego i trzeciego skipa. Jak przygotować się do pierwszego skipu? No najlepiej jest na pewno rozejrzeć się po okolicy, bo to oczywiście zależy od tego, gdzie mieszkasz, ale rozejrzeć się po okolicy i sprawdzić tak naprawdę, wytypować sklepy, które mogą być kandydatami takiego skipa, sklepy, które mają jedzenie, tak? Sprawdzić, czy są śmietniki, czy ktoś czegoś nie wrzuca. Na przykład jeżeli jest bazarek, to też, czy bazarek czegoś nie wrzuca. Czasem handlarze wręcz zostawiają to jedzenie gdzieś czy warzywa na widoku. I po prostu rozeznać się, gdzie można skipować, tak? Znaleźć sobie swoje miejscówki. Oczywiście przeważnie to się dzieje gdzieś tam po zamknięciu tych sklepów, głównie w nocy. I po prostu się rozejrzeć, tak? No, podejść do tego i do tych miejscówek, znaleźć sobie swoje, czy tam czy ze znajomymi, czy właśnie z ludźmi z grupki frygańskiej, znaleźć sobie swoje miejsca i spróbować podejść do tych miejsc i sprawdzić, które marnują jedzenie, gdzie można to jedzenie uratować. A co najczęściej możemy zdobyć podczas takiego skipu? Najczęściej zdecydowanie warzywa i owoce. To jest jakby najwięcej, praktycznie 70-80% takich frygańskich łowów to są warzywa i owoce, które są w bardzo, bardzo różnym stanie. Niekiedy są wyrzucane na przykład dlatego, że 2 kilo jest opakowanie zbiorcze, 2 kilo pomarańczy, której jedna jest tam lekko nadpsuta, więc cały worek jest wyrzucony i na przykład taki cały worek, jedną pomarańcz wyrzuca, a reszta jest dobra na przykład. Czyli zdecydowanie warzywa, owoce zależy od sezonu, na przykład zimą było naprawdę kilogramy całe pomarańczy na przykład. Tak. Czy przy takim stylu życia obowiązują jakieś specjalne zasady? Tak, dużo osób bardzo naciska i twierdzi i utrzymuje, że są pewne zasady, jest taka etykieta frygańska i polega ona na tym, żeby zachować taką kulturę fryganizmu, która polega na tym, żeby nie niszczyć, nie zostawiać bałaganu, nie zostawiać syfów wokół śmietniku, żeby w okolicach śmietników nie wykazywać żadnej agresji, nie rozwalać niczego. No tego typu rzeczy, tak? Czyli generalnie zostawiać po sobie zawsze porządek, jeżeli spotka się pracownika, to kulturalnie, tak? Bo to jest, nie robimy nic złego, więc zwykła kulturalna rozmowa, oczywiście zależy od tego, jak pracownik podchodzi, bo też zdarzają się tacy, którzy właśnie też troszeczkę agresywnie podchodzą, no ale jakby zawsze taka kultura
na skipach, tak? Więc to jest najważniejsza zasada chyba. Tak mi się wydaje. Natknąłem się w internecie na tak zwane dramy na grupach freeganistów. Co tak się do tego przyczyniło? Dlaczego tak jest? To znaczy, moim zdaniem na pewno powodem jest ogromny boom na freeganizm, bo jak widziałeś, nie wiem, czy jesteś na grupkach na przykład, ale jak jesteś na grupkach, to się widzi, jak dużo się dzieje wokół freeganizmu, czy ile osób chce zacząć i jakby jak to w ogóle, jakby to zjawisko ma rok czy dwa, a w tym momencie jest jakby czymś, jakby ewenementem i ludzie po prostu się tym interesują. Więc myślę, że i każdy ma też swoje jakieś poglądy na ten temat, tak? Więc myślę, że wynika to z tego, że no, jedni robią to właśnie bardzo kulturalnie, inni może trochę mniej, i jedni drugich posądzają może trochę o ten brak kultury. Pojawiają się też po prostu ludzie, którzy faktycznie, no właśnie na przykład robią bałagan wokół śmietniku, albo publicznie mówią jakieś miejscówki, co się nie do końca wszystkim podoba, bo mają inne poglądy na temat organizmu, inną filozofię, inne podejście, tak? Więc tutaj się pojawiają zgrzyty, no więc myślę, że są spowodowane tym. No ale jakby głównie, gdyby nie ten ogromny boom, który jest na freeganizm, ten taki rozwój tego zjawiska, to myślę, że tych dram by nie było, no. Gdzie są produkty z krótkim terminem ważności? Takie miejsca często się zdarzają w sklepach, czy raczej są po prostu wyrzucane? Czy są przeceniane przez sklepy? Tak, znaczy właśnie, ja bym chciał tylko tobie powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo ważne we freeganizmie, że we freeganizmie nie chodzi tylko o śmietniki i na przykład kupowanie towarów z krótką datą ważności właśnie w sklepach, które są przeceniane, jest dla mnie równie ważne i generalnie jakby jestem osobą, która w ogóle uprawia freeganizm wszystko jakby dla idei, nie dla jakby materiału, dla pieniędzy jakby, żeby oszczędzić, tylko bo jakby stać mnie na te produkty, ale robię to dla idei, więc tak samo kupowanie rzeczy z krótkim terminem przydatności jak najbardziej i kilka też innych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o te produkty, no to właśnie uważam, że to jest bardzo fajna idea i szkoda, że jest jedna duża sieć i nie rozumiem tego do dziś. Jest jedna duża sieć dyskontów w Polsce, nie powiem, ale wiemy wszyscy, która tego nie robi. I bardzo, bardzo szkoda i do dzisiaj nie wiem dlaczego. Skąd pomysł na założenie profilów Freegan Kraków na Instagramie? No właśnie trochę dla siebie, założyłem ten profil trochę dla siebie, ale trochę też może z jakąś taką podświadomością, z jakąś taką myślą, że może kogoś zarażę i jakby tą dobrą stroną freeganizmu i też tym wszystkim, co jest właśnie dookoła tego freeganizmu i skipów, ale też właśnie nie tylko, czyli właśnie i zmniejszeniem konsumpcjonizmu, jakąś ekologią, bo jakby no, są profile, które wrzucają po prostu zdjęcia swoje znalezionego jedzenia, pisząc, słuchajcie, to nie wszystko, było tego więcej, a ja bardziej mi zależy na, okej, wrzucam jakieś zdjęcia uratowanego jedzenia, ale też chciałem właśnie na tym profilu dzielić się jakimiś ciekawostkami, jakimiś faktami może w przyszłości, nie wiem, może się to rozwinie i po prostu będę sobie to utrzymywał trochę dla siebie, a trochę jak kogoś to zaciekawi, właśnie ktoś będzie chciał poznać te ciekawostki jakieś ekologiczne, freegańskie, zero waste i tak dalej, no to bardzo fajnie, no to po prostu tam się będą gromadziły te ciekawostki. Myślisz, że freeganizm stanie się kiedyś jeszcze bardziej popularny niż obecnie, chociaż jest tendencja wzrostowa, zauważam. Tak, no tak, zdecydowanie. Jeżeli pytasz, czy będzie jeszcze bardziej popularny, no to myślę, że to się dzieje teraz i dojdzie to do jakiegoś momentu, w którym no, będzie to trwało pewnie przez jeszcze kilka lat, natomiast dojdzie do pewnego momentu, w którym, no wiadomo, no, firmy jakby produkujące, jakby sprzedające żywność będą musiały też coś z tym zrobić, więc na pewno będzie to jakoś ewoluowało i myślę, tak uważam, że będzie jakiś taki też przełom i cóż, no. No niestety też wiele sklepów zamyka śmietniki, jakby uniemożliwiając taki freeganizm ten skipowy, tak? I myślę, że to też prowadzi do czegoś, doprowadzi do jakiegoś momentu, że po prostu ludzie troszeczkę inaczej będą w przyszłości gospodarować żywnością. No też będą musieli ze względu na zmiany klimatyczne i tak dalej. Myślę, że w przeciągu kilku lat to tak będzie wyglądało, jeżeli o to pytasz. Ja muszę przyznać, że wcześniej nie miałem w ogóle pojęcia na temat freeganizmu i od jakiegoś czasu się w to wgłębiam i czytam właśnie sobie. I muszę przyznać, że ogólnie skala marnowania żywności jest tak duża, że to jest naprawdę świetna idea.
No generalnie ja zatrudniłem się, powiem tobie jako też ciekawostkę, zatrudniłem się w dyskoncie niedawno na... No, głównie po to, żeby właśnie to sprawdzić, powiem szczerze. Takie trochę reporterskie zatrudnienie się moje w dyskoncie. Już się stamtąd w tym momencie zwalnia. Pracowałem tam przez ponad miesiąc i widziałem na własne oczy w sklepie, w którym fryganie nie mają dostępu do marnowanej żywności, jak codziennie marnuje się, wiesz, taki olbrzymi, no kontener jedzenia codziennie.